Cześć Wam, jest afera blacharsko-podwoziowa. Otóż w pewnej bardzo dużej firmie europejskiej, która wysyła swoje części blacharskie na cały świat, pracownicy ujawnili, że z Chin przypływają do nich te blachy, z których są wykonywane elementy do samochodów i one jak już przypływają do Europy są bardzo skorodowane. Następnie te materiały leżą na placu i czekają na swoją kolej. Też nie są w ogóle zabezpieczone i dalej korodują, czyli już są takie trochę zdegradowane od korozji, nawet nie trochę, bo pracownicy są tym przerażeni. Potem te zdegradowane przez korozję blachy są wrzucane do chemii, która trawi tą korozję i następnie są robione z tego elementy do naszych nowych samochodów. Oczywiście wiadomo, że chemia jest teraz bardzo dobra i pewnie strawią całą tą korozję z blachy, ale no mówię, niesmak pracowników o czymś musi świadczyć. I potem są takie sytuacje, jak ostatnio widziałem na Facebooku, wrzucę Wam zdjęcia, że po prostu nowy samochód, nowa Skoda i nagle jakiś bąbelek na lakierze. Samochód trafił na gwarancję do Skody i pracownicy powiedzieli, że prawdopodobnie to jest uszkodzenie jakieś mechaniczne, sprawdzali pod mikroskopem. Wrzucę Wam tu zdjęcia, to zobaczcie jak to wygląda. Wygląda jakby pod spodem po prostu metal zareagował, coś się stało i ten lakier po prostu wybrzuszyło. No tak mnie się wydaje. Kontynuując temat korozji w nowych samochodach, jeszcze ze 3-4 lata temu wstrząsało mną i oburzało mnie, że po pierwszym roku eksploatowania samochodu już widzimy jakieś rdzawki na śrubach czy też w innych miejscach. Teraz nie dziwi mnie, że przy odbiorze nowego samochodu już są pierwsze rdzawki gdzieś tam właśnie na śrubach, w zakamarkach zawieszenia, są też takie niedoróbki fabryczne. Niektórzy sprzedawcy samochodów nowych, na przykład w Kia, od razu przy wyjeździe z salonu doradzają nam, żebyśmy udali się na konserwację spodu. Oczywiście taką chemią, która nie skasuje gwarancji, a taka chemia istnieje. Jak już jesteśmy przy marce Kia, ostatnio hitem było dla mnie zobaczenie samochodu Kia Sportage od spodu. Gołe blachy i tylko w dwóch miejscach przy takich zgrzewach progu, tak jakby jakiś pracownik miał wiadro, zamoczył jakiś pędzel w konserwacji, tak chlapnął niechlujnie z jednej i drugiej strony progu i to jest ich konserwacja. Gratuluję serdecznie. Podobnie jest też w markach japońskich, koreańskich, typu Mazda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Honda. Kiedyś, jak fabryka zakonserwowała spód, na przykład w Audi 80, w Mercedesie czy w starej BMW, to przez 25 lat mogliśmy tam nie zaglądać pod spód. A teraz, no sami powiedzcie, to jest dramat. To dlaczego te nowe auta tak korodują od spodu i będą też korodowały? Tak jak mówiliśmy, po pierwsze słaba jakość blach, blacha z Chin, wstępnie skorodowana, czeka, żeby być zamontowana na placu, moknie, rdzewieje dalej, potem trawiona chemicznie, lakierowana i montowana w naszych samochodach. Po drugie brak zabezpieczenia antykorozyjnego, oszczędzanie po prostu przez producentów na zabezpieczeniu antykorozyjnym. I te dwa czynniki plus transport samochodu do nas, czy na przykład z Chin przypływa, czy jest skądś tam transportowany transportem drogowym i też ma styczność i z solą, i z warunkami atmosferycznymi. Potem czeka ten samochód na nas przed salonem gdzieś tam, może czasem nawet pół roku stoi, bo kupujemy taki, który jest dostępny. No i to wszystko sprawia, że kupujemy nowy samochód i on już ma zaczątki korozji. Trochę się poedukowałem w dziedzinie konserwacji po to, żeby rozwiązać ten problem rdzewiejących podwozi w nowych autach, a także w używanych takich kilkuletnich, w których jeszcze nie ma dużej korozji, jeszcze nie jest to wszystko zjedzone, tylko są takie zaczątki, tak jak powiedziałem, na śrubach, na elementach zawieszenia. Znalazłem taki sposób, jest dosyć niedrogi, jest skuteczny i zastosowałem ten sposób w tym moim samochodzie, czyli w Skodzie Superb z 2017 roku. Także w następnym odcineczku pokażę Wam, gdzie to zrobić tak, żeby nie stracić gwarancji, żeby mieć to tanio i w sumie dobrze zrobione. I pokażę Wam taką praktyczną stronę, czyli to, jak to moje auto zostało właśnie zabezpieczone. No i co, tyle na dzisiaj. Jeżeli Wam się podobał odcinek, to subskrypcję dajcie i łapę i komentarz, bo będzie na moim kanale dużo o mechanice i starej i nowej i o testach aut trochę, no takiej ogólnej motoryzacji, o jakichś tam fajnych problemach.
będziemy je rozwiązywać. Trzymajcie się, nareczka.